Halo, halo. Jesteśmy już live. No hej, hej, witam serdecznie. Piotr, witam wszystkich widzieć. Standardowo, najgorsze pytanie na świecie, czy nas widać i słychać? No ciebie, Radku, coś słabiej teraz, wiesz? Coś się stało znowu. Nie wiem, czy to u mnie te słuchawki. Halo, halo. Halo, halo. Coś o. Software. Mhm. Rafał, fajnie, że jesteś. Powiedz, czy mnie słychać? Czy mnie znowu coś nawala z dźwiękiem? A ty widzisz tutaj komentarze? Wiesz co, widzę, że jest 5 osób, ale komentarzy nikt nie pisze, chyba się nas boją. Nie, nie, bo nie ma tam podglądu komentarzy, musisz otworzyć po prostu Facebooka. Aha. Myślałem, w tym oprogramowaniu nie ma do nich dostępu. Nie, nie, dobra, widzę. Masz tam na dole, masz coś takiego jak comments i masz see all. Jak wciśniesz to see all, to widzisz. O, to super. No, jest tu napisane Rafał Wojda, Tomasz Iwaniuk, siema panowie. Fajnie. Jakbyście mogli nawet przedstawić, skąd jesteście, jesteście ciekawi, kto nas ogląda, czy bardziej Anglia, czy Polska, jakie miejscowości. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o biznesie, o nieruchomościach. Warto powiedzieć, bo mamy tutaj bonusy. Nie, źle słychać. Ja... To coś u mnie nadala. No. Przełożę się na inny trend. Dobra. To ja tutaj pozabawiam trochę gości. Bata, podasz mi tamtą tam? No tamtą jakbyś podała. Co tam stoi zamknięta w superale? A, bo ona powinna stroić dobrze. Tak, jesteśmy już na live, ludziom się nudzi, a ty tak tą gitarę podajesz, jak wiesz. Ja ci najlepiej podaję. Nikt tak nie podaje gitary, ale no wyjmij ją, proszę, no. Bo jeszcze w futerale nie grałem. Noga jest, dalej śmierdzi, ale mogę ją operować. Dzięki, Rafał. O, dziękuję. Tak, tu proszę, koleżanka zabawowa. Zobaczymy, na co ona jest nastrojona. Uj, uj, koleżanko. Co cieplutko było. Co tam, radzi już lepiej? Ja cię nie słyszę, Radek, w ogóle, wiesz? Słychać Radka, czy nie? Dobra. O kurde, co tu zrobić z tym teraz pierdzielnikiem? A, chyba tak sobie go przełożę. Radek, u ciebie cisza. Radek się dzisiaj nastawia na słuchanie, więc piosenka dla pana Radka Salaka. Witamy pana Radka Salaka. Nie jakiegoś tam nieboraka. Kolona biznesie się zna. Prawie tak jak ja, Radziu Salak wymiata. Radziu, czekamy na ciebie. Thank you.
Radziu, właśnie, pisz pytania, ja będę odpowiadał na tym. Ok? Dzisiaj sprawdzimy, jak dobrze czytacie z ruchu. Komu się uda przeczytać pytanie, które zadaje Radek z ruchu warg, ten dostaje, uwaga, talon na balon i oryginalny paszport Polsatu ze zdjęciem piaska, jeszcze jak miał długie włosy. Tak, nazywam się Piotr Zawalich, jestem irlandzkim cyganem. Tutaj właśnie jestem z gitarą i generalnie zbieram na worek ziemniaków. Jeżeli ktoś by z was miał jakieś wolne pieniądze, dobra, ale już tak konkretnie, bo Radek widzę, że się napina. Nazywam się wszystkim sasami, czyli to nie chodzi od lasa do sasa. Sasy są to prywatne fundusze emerytalne. Jest to sposób, w jaki można zabezpieczać swoje nieruchomości. Radku, nadal cię nie słyszę, niestety. A teraz mnie słychać? O, jesteś. Jesteś. O, wielki comeback. Jest. Batman wrócił. W końcu. Jaloski sprzęt. Będę musiał podjechać do tego, do speca, który mi robi ten komputer. Totalna porażka. Wszystko się w nim psuje. To super, wracamy na antenę. Ty się już przedstawiłeś, mnie tam wszyscy znają. Chcę udowodnić, że poprzez mądre finanse można szybciej przejść na emeryturę. Tak jest. Tak. Jestem za, a nawet przeciw. No to pierwsze pytanie. Jako inwestor na rynku nieruchomości w Anglii, jak i obecnie w Polsce, bo się przeprowadziłeś, jak wiadomo, posiadasz ogromne doświadczenie, przede wszystkim w zarządzaniu pieniędzmi oraz ludźmi. A wiadomo nie od dziś, że wiele firm ma kłopoty z finansowaniem i nie ma na myśli samego cash flow, ale również pozyskiwaniem kapitału z rynku. A co innego jest kwestią równie ważną, jak dobranie odpowiednich współpracowników. Więc jakbyś mógł powiedzieć, jak ci się udaje okiełzać finanse oraz ludzi? Bo jak już tak długo jest na rynku, no to opanowałeś na dwie sztuki. Fajnie, bardzo fajne pytanie, dzięki Radziu. Na początku robiłem to łopatologicznie, czyli starałem się zatrudniać pracowników. Płaciłem im wypłaty. Innymi słowy, wbijałem sobie takie gwoździe, jak ten Pan Jezus tam miał na krzyżu. Strasznie to bolało. Każdy gwóźdź to tam ważył około 1500 do 2000 funtów. No i tak raz w miesiącu tym młoteczkiem sobie wbijałem te gwoździki. A to się okazało, że to nie jest, myślę sobie, dla mnie. Ja nie potrafię być szefem, bo nie umiem w jakiś taki sposób asertywny powiedzieć człowiekowi, że jest do dupy. A więc albo mu tego nie mówiłem i robiłem za niego, albo po prostu mówiłem mu, że jest do dupy i był foch. Więc wymyśliłem coś innego. Stwierdziłem, że ja nie chcę być ani szefem, ani jakimś tam dyrektorem. Jasne, fajnie, bycie dyrektorem, wiesz, fanfaramfa, kurde, popatrz, tutaj wejdziesz na Company's House, mam 100 firm, Piotr Zawalich, kurde, nie, Lech Wałęsa, nie, mam charyzmę. Stwierdziłem, super, że bardziej mi się podoba model bycia dyrektorem niewykonawczym, konsultantem, gdzie otaczam się ludźmi, którzy są w moim zespole i oni robią określone zadania. Prawnicy, brokerzy, architekci, inżynierowie strukturalni, właściciele firm budowlanych. Oni wszyscy mają uzależnione zarobki od tego, jak się wywiążą ze swojej części, ze swoich nut, kiedy gramy tą melodię pod tytułem sukces. Jak coś spierdolą, to nic nie zarobią, proste, nie? A wiadomo, że no, to są biznesmeni, więc im zależy na tym, żeby zarabiać. I oczywiście było kilka takich przypadków, gdzie wybrałem kogoś, kto fajnie gadał do rzeczy i tak dalej, ale od gadania do robienia to u niego było daleko, czy tam u niej. No ale przez te 10 lat na szczęście udało mi się wyselekcjonować takie osoby, które raz, że wytrzymują mnie, dwa, że wytrzymują też to tempo, no bo tempo jest dosyć spore, no i działamy.
Pytałeś jeszcze, jeżeli chodzi o Gdańsk. No, kochani, nieskromnie powiem wam, ale Anglia się pałkę w tej chwili. Gdańsk w tej chwili w Europie jest to najszybciej rozwijający się rynek nieruchomości. 400% przebitek na gruncie. 1000% przebitek na koszcie metra kwadratowego wybudowanego w centrum Gdańska. Nie ma czegoś takiego nawet w Londynie. Także w tej chwili nie opłaca mi się nawet być w Anglii, bo tam się grosze w tej chwili zarabia. Ciekawie to brzmi, że warto wracać już teraz do Polski. Ciekawe, co się stanie po Brexicie. A śmieszniejsze jest to, że nikt nie wie, co się stanie po Brexicie, nawet te debile, które wymyśliły ten Brexit, nie? Wiesz, fajna koncepcja ten Brexit, ideologia fajna, wrócić do niepodległych państw, które coś tam robią, tylko że kurwa, ja jestem praktykiem, więc wiesz, sobie siedzieć i pierdolić od rzeczy, no to może sobie nawet dwóch Czeszków powinie. Natomiast jeżeli podejmujesz tak istotną decyzję, nie masz pojęcia, co będzie dalej, no to jesteś dla mnie po prostu człowiekiem, który wymaga porządnego leczenia psychiatrycznego. Fajnie jest. Jak prosimy tu o lajki i poszerowanie. Przypomnę, że dzisiaj jest bonus pewien. Przede wszystkim jedna godzinna konsultacja z Piotrem Zawali. Więc jakby ktoś chciał na Zoomie w cztery oczy porozmawiać na różne tematy, na przykład jak inwestycje, optymalizacje, podatki, to proszę pisać w komentarzach. Nie będzie konkursu, tylko po prostu Piotr wybierze kogoś. Warunek jest taki, żeby napisać coś. Dlaczego właśnie to z tobą? Niech live Radka i w ogóle tutaj proszę grat lajków dla Radka, że w ogóle mu się chce w niedzielę słuchać takiego cepa jak ja. No dajcie spokój, no. Jakiś tam dzban z Gdańska, tutaj Radek już mi wysyła tam, wiecie, te cebule, ziemniaki i tak dalej, to wiesz, dzięki Radziu, że w ogóle wiesz, że tutaj tą cebulę i ziemniaki mi ogarniasz, nie, bo to ciężko bez tego, nie? Kiedyś ci przywiozę tego Gdańska cebulę, pewnego dnia zajadę. Polak cebulak, Polak cebulak. Więc jak ktoś chce dzisiaj mieć taką okazję, żeby porozmawiać z Piotrem, to niech po prostu napisze, dlaczego właśnie z tobą Piotr wybierze, a czy to będzie najbardziej zabawne, czy najbardziej komiczne, czy poważne, to już zero humoru Piotra. I drugi warunek, żeby poszerować tego live'a. Wiadomo, że Facebook strasznie tnie zasięgi, więc mile widziane live'y, lajki i poszerowanie. Drogie pytanie. Okej, okay. Wal. Tak, zacznijmy od kasy, bo wiadomo, że jest sexy. Mm-hmm. Jak to się stało, że nie straciłeś? Jaka jest twoja recepta na konsumpcję w pomnażaniu? Bo wiadomo, że większość ludzi no, prowadzi jakiś tam biznes, czy to w nieruchomościach, czy standardowy, pada po dwóch latach, do dwóch lat. A ty już na, jak ktoś mówi, na statku trochę już jesteś. Wiesz co, mi się wydaje, że pierwsze co trzeba sobie zdać sprawę, żeby nie robić sobie z biznesu dzieciaka. Miałem taki moment, gdzie traktowałem bardzo tak wiesz, emocjonalnie to, co zakładałem, czyli to Polsa Park, które tam zmorfowało potem na Eurolec. W tej chwili to się chyba w ogóle nazywa jakoś tam JDQ czy coś takiego. Uważnym trzeba być na to, tak z doświadczenia wiem, że gdybym sprzedał to 2-3 lata wcześniej, to bym jeszcze więcej zarobił, czyli trochę tam kasy straciłem, tak szczerze powiedziawszy, nie? A druga rzecz to jest właśnie SASy i SIPy, żeby szybko uciekać w tą stronę inwestowania, olać te HMO, olać to wszystko. A ja robiłem jeden slajd, ty byłeś tam Radek na tym moim wykładzie Asbiro, gdzie pokazywałem łopatologicznie, dlaczego się flipy, HMO i tak dalej, to wszystko nie opłaca. Pokazałem to na skali 10 lat, że gotowce inwestycyjne pod SASem czy pod SIPem, jasne, nie brzmi to tak sexy, jak ty to określasz, 8% czy 10% w skali roku, jak się zaczyna to. Natomiast jak wejdziesz w SIP-y, w SAS-y, w odpowiednią strukturę z odpowiednimi ludźmi i masz czasami strzały po 300 do 1000% w roku,
No to wiesz, że masz minimum te 8 czy 10%, a raz ci się strzeli taki rok 300 czy 400%, i tam nie ma opcji, żeby tracić. To jest to, nie ma opcji, żeby tracić. Mało tego, nie tracisz tyle na podatkach, bo zakładasz firmę limited, która ci jak gdyby zarządza tym, no i wtedy możesz wyciągać dosyć sporą sumkę pięciocyfrową na podatku 0%, moja ulubiona stawka podatkowa, oficjalnie. Więc nie trzeba tutaj robić żadnych wałów, że tam, nie wiem, bierz czynsz w tym w gotówce czy coś takiego, oszukuj kansila, masz 6 pokoi, wynajmu 12 osobom. No dla mnie to są takie, wiesz, tam pierdolety, to takie tam jakieś małe pipki tak robią ludzie tacy poważni, którzy, wiesz, wiedzą, że mają rodziny, że mają, z siebie samych mają i siebie samych szanują i nie chcą wyglądać takie szmaty jakieś, to robią wszystko porządnie od A do Z, działają tak jak należy i wiesz, nie trzeba walić ściemy i udawać cwaniaka i wiesz, tam chodzić jak w westernie z dwoma koltami i przestrzelać sobie jedno i kolano drugie tymi własnymi koltami, bo tu masz kurde kolt pod tytułem Mortgage HMO, a drugi kolt pod tytułem karta kredytowa, na którą kupiłem nieruchomość. I jak ja mówię takiemu kowbojowi, bo to się w Anglii nazywa taki człowiek kowboj, bardzo dobrze się nazywa, mówię, słuchaj, a ile ty tam płaciłeś przez te ileś lat, jak byłeś na etacie tej emerytury? A tyle i tyle. Tyle tam masz na tej emeryturze, no jakieś 30-40 tysięcy. Aha. I co, i wziąłeś kartę kredytową? No, to jest zajebiste. No to właśnie Rafał się pyta, ma kilka pytań odnośnie Cities Club, bo większość ludzi nie rozumie tego, jak można korzystać z tych narzędzi, bo każdy wie, że one są jakoś tam zablokowane. Jakbyś tak, mógł więcej powiedzieć. Trzeba trochę pobiegać, znaczy wiesz, ja biegałem za tym przez 3 lata. Dokładnie. Kif, jeden z moich doradców odnośnie trustów i willów, czyli to są zabezpieczenia takie długoterminowe, majątkowe na ród zawalichów, on mi wspomniał, słuchaj, a jak ty optymalizujesz swoje podatki? No to mówię, mam tam księgowego i tak dalej, nie? Całkiem dobrego księgowego mam, pozdrawiam Jakuba, nigdy nie dał mi powodów, żebym tam jakoś za bardzo strzelał z dupy, ale on mówi do mnie, no ale słyszałeś o czymś takim jak SIP-y czy SAS-y, ja, wiesz, kolejne jakieś tam dziwne, trudne skróty. Ja jestem zajętym człowiekiem, nie mam czasu. On mówi, dobra, to przedstawić tam kilku osobom, które robią w ten sposób, działają, to są landlordzi, oni gadają twoim językiem. No i spotkałem się z takim Danym mi pokazał, jak kupuje grunt, potem buduje na tym, zbierając fundusze z SAS-ów. Od osób, które chcą wejść w to, na zasadzie tak jak ja wszedłem na początku, czyli miałem jakąś kwotę na emeryturze śmieszną, tam miałem, nie wiem, 130-140 tysięcy tam miałem wtedy. I on mówi, dobra, no to spróbujemy z tym zadziałać, nie? No i zacząłem się uczyć. I prawda jest taka, że wtedy jak się wpisałem tam, to całość kosztów wyniosłam jakieś 700-800 funtów, i tyle gdzieś wychodzi do działającego SAS-u od jakiegoś landlorda, który to prowadzi. Natomiast te wszystkie firmy takie, które się na Facebooku teraz mocno reklamują ze względu na Brexit, to one biorą około 4 tysięcy suma summarum, więc no i do tego nie wiem, kim oni są. A ja, wiesz, mogę pojechać do danego, do Swanland, mogę z nim wypić, nie wiem, mogę mu wyjechać z bani, jak na przykład coś tam źle zainwestuje, albo on mi wyjedzie z bani, jak ja mu źle zainwestuję. Ja lubię takie bezpośrednie relacje, a nie tam z kimś tam przez telefon, kto mi jeszcze mówi, że na razie to jest wstępna rozmowa, on mi nic nie może powiedzieć, bo on jest tylko osobą, która tylko zbiera informacje, potem ewentualnie ktoś do mnie zadzwoni, jak ja coś podpiszę, nie? Jak ja słyszę takie gadki, no to nie, no sorry, ja się na takie bzdety nie nabieram. Jeżeli każdy pracownik firmy nie wie, chociaż nie zna jednego case study, aby mi przedstawić, na czym polega różnica między inwestowaniem zwykłym pod firmę limited, a inwestowaniem z firmą limited i SAS-em czy SIP-em, no to jest dla mnie strata czasu, żeby takiego człowieka w ogóle zatrudniać. Nie? Czyli najprościej, jakby ktoś chciał, to możesz polecić konkretną osobę, firmę, nie? No jest kilka takich, wiesz, fajnych, zaufanych, jest Lunan, jest Banks, jest kilka opcji,
Ja w tej chwili nie wiem, czy jeszcze jest miejsce na Zawali Holdings, bo to szybko te, wiesz, 8 miejsc w roku, tak jesteśmy bardzo zlimitowani, jeżeli, bo tam są odpowiednie regulacje i ja tego nie pilnuję, to pilnuje inna osoba, ale z tego, co słyszałem na ostatnim meetingu, który mieliśmy chyba w środę czy w czwartek, tam się z nimi widziałem, na Zoomie, to już tam było ciężko, żeby jeszcze kogoś dopchać, nie? No. Warto zrobić research. Fajnie. Jakby ktoś miał więcej pytań, to może się do tego uderzyć. Tym bardziej, że jest każdy tak. Na konsultacji. Jak już na konsultacji, oczywiście na konkret powiem dokładnie, na co się rozkłada te 8 stówek i tak dalej, do kogo bym uderzał. Jeżeli ktoś się będzie chciał konsultować, to dobrze by było, żeby się przygotował, żeby zebrał te wszystkie swoje emerytury. Oczywiście można też zwykły hajs płacić, to nie musi być hajs z emerytur, nie? Można też, jeżeli ktoś ma nieruchomość semikomercyjną albo komercyjną, można ją wrzucić do takiego funduszu, co też ja też zrobiłem z wieloma swoimi nieruchomościami. Wiesz, na zasadzie, że masz ground floor i potem masz dwa poziomy u góry, to te ground floor robiłem zmianę użytku na komercyjną. Górę zostawiałem na zasadzie apartamenty, które były wynajmowane tym, którzy obsługiwali na dole na przykład ten pub, czy restaurację, czy jakiś sklep, nie? I wtedy cały budynek w świetle tego, co zastrzega sobie SAS, był traktowany jako nieruchomość komercyjna. I wtedy ten cały czynsz, który ja zarabiałem od nich, on wchodzi właśnie na konto SAS-u. No i tam mówię, no podatki są bardzo atrakcyjne w porównaniu ze zwykłym limited, to limited się pałkę, nie? No to jest świeży temat, bo nie wiem, co o tym wiem. Więc trzeba powiedzieć. Sam człowiek na ten temat. Bo to ciekawy case. Bardzo jeszcze ciekawe. Ale będzie. Bardzo ciekawy case i się zastanawiam, czemu się tam ludzie bawią w jakieś crowdfundingi, w jakieś tam inne, wiesz, takie dziwne rzeczy, jak większość z nas, co już mieszka w tej Anglii do 10 czy tam 10 lat i każdy trochę na etacie popracował i każdy popłacił tą emeryturę. Ale skąd mają wiedzieć? No nie wiem, nie wiem, wiesz. No właśnie, rządzi polska telewizja, polskie gazety, a mieszkają ludzie w Anglii, to skąd mają wiedzieć? Wiesz, no zgadza się. To masz rację, mało kto, komu się chce, w ogóle wiesz, wspaniałe narzędzie dla mnie wiedzy to jest Twitter. Na Twitterze są ludzie tacy jak Henry Pryor, Tessa Stephenson, to są ludzie, których jak followujesz, to oni codziennie wrzucają coś naprawdę ciekawego, tam nie ma jakichś tam bzdur, typu nie wiem, nowe różowe kozaczki czy coś takiego, są na konkret informacje, gdzie się teraz buduje w Anglii, gdzie można wyciągnąć hajs jeszcze z Unii Europejskiej w Anglii, jeżeli ktoś chce zrobić czy tam Green Deala, także to wszystko tam jest. No to trzeba pomyśleć, fajnie jakby wrzucił w komentarzach imiona i nazwiska. A ja tu mogę pisać w ogóle, bo to ja tylko widzę komentarze, wiesz, a nie mogę pisać nic. Ewentualnie otwórz drugiego Facebooka. A, no to wrzucę ci po prostu na Messengerze, o. Wrzuć na Messengerze, ja wrzucę komentarze i tyle. Dobra, to najpierw tylko położę tą piękną gitarkę Ibaneza, albo oddam jej tutaj. Jeszcze pośpiewać dzisiaj. Pięknej asystence. No, jak ktoś będzie chciał, to oczywiście. Dobra, już ci szukam, to ty możesz walić kolejne pytanie, a ja wam poszukam na Twitterze, jak oni mają i Henry i Tessa. Tak. Czy stosujesz jakieś narzędzia, które pomagają tobie w ogarnięciu finansów? Czy masz jakieś specjalne oprogramowanie, czy po prostu wzorujesz się do pracy z ludźmi, z firmami? Xer stosuję. To jest do narzędzie do bookkeepingu i stosuję również to Spendee, które sobie podłączyłem po prostu pod swoje konto prywatne, tak żeby był up to date, jeżeli chodzi o moje wydatki prywatne, nie? Czyli prowadzić jakiś budżet. Ale oczywiście, no wiesz, ja jestem raczej z tych osób, które nie lubią żyć wystawnie, wiesz, ja już przerabiałem tam jakieś Aston Martiny i te inne pierdolety i no, to nie jest dla mnie, wiesz,
Ja naprawdę nie potrzebuję wiele do szczęścia. Zresztą ja uważam, że biznes się praktykuje, a jakiś taki konsumpcjonizm mnie tak za bardzo nie pociąga. Ja wolę las, wolę gitarkę i przede wszystkim ja doceniam ludzi. I ja się dziwię, że ja żyję w takim świecie, gdzie większość ludzi teraz docenia rzeczy, a wykorzystuje ludzi. Bo ja ludzi doceniam, a z rzeczy korzystam. A myślę, że na pewne rzeczy przychodzi czas. Do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, trzeba zdobyć odpowiednie doświadczenie życiowe. Mm-hmm. Często ludzie mówią, będziesz w moim wieku, to zobaczysz. Ale tego się nie zrozumie, dopóki się nie zdobędzie pewnego doświadczenia życiowego. Zgadza się, Radek. Ja powiem ci szczerze, pewnie ci tego nie mówiłem, bo co my się tam znamy, nie? Wiesz, tak naprawdę widzieliśmy się parę razy na jakichś spotkaniach i teraz się widzimy tak na dłużej, mam czas porozmawiać, oglądałem cię i bardzo mi się podoba to, że lubisz ładne rzeczy i ładne kobiety. Masz tak, lubię. No wiesz co, no niektórzy to wolą te takie już spompowane, te wiesz, już takie morfy, takie glonojady, nie? I powiem ci szczerze, że nic tak pięknie mnie nie nauczyło pokory i pewności siebie, a nie arogancji, bo jest piękne słowo w angielskim self-confidence. Self-confidence różni się od confidence, że zaczyna się od self. Żeby być self-confident, trzeba zrozumieć, co to jest self. A żeby zrozumieć, co to jest self, to trzeba poznać siebie. A wiesz, ja zauważyłem, że w życiu najdłuższa droga to jest stąd, tu. Z głowy do serca. Bo ja dużo myślę, dużo wiem, ale kurde, jakoś mało to przechodzi tu. I tak się długi czas zastanawiałem, jak to jest, że jest mnóstwo ludzi, którzy piszą książki, wiesz, jak być milionerem, jak być szczęśliwym, i piszą na zasadzie zrób to, tamto, siamto, sramto. I ja się czuję, jakbym był na etacie, bo tak samo mi szef mówił, jak chcesz, żeby coś ci wyszło, zrób tamto, siamto. Mówię, kurde, ale ja jestem biznesmenem, ja lubię tworzyć. Dlaczego ja mam zabraną tą swoją przestrzeń, gdzie ja mogę zrobić coś inaczej? Czemu ten człowiek, który napisał tą książkę, może mi napisać na zasadzie nie wiem, co powinien zrobić w swojej sytuacji, ale może byłem w podobnej, bo tak cię zrozumiałem, czytelniku, i zrobiłem to, to i to. I teraz twoje zadanie to jest wyciągnąć te rzeczy, które tobie się przydadzą do tego, co ty robisz. Bo ja nie robię z ciebie niewolnika czy niepełnosprawną osobę. Ja cię nie ubezwłasnowolniam. Ty masz wybór i ty masz myśleć. I zobacz, i takie dziecko, które się rodzi, ono jest małe, ono za dużo jeszcze nie umie mówić, zdań nie umie budować za bardzo, ale emocjonalnie ono wszystko wie. Ono wie, kiedy ktoś jest smutny, kiedy ktoś jest wesoły, kiedy ktoś się gniewa, kiedy ktoś jest spokojny. Dzieci to wyczuwają, tak samo zwierzęta, naturalnie. Wyczuwają, kiedy ktoś jest spokojny, kiedy ktoś jest niespokojny. To na kiego wała mi czytać te książki? Co one mi dają? I zacząłem czytać inne książki. Zacząłem czytać książki De Mello, zacząłem czytać książki doktora, kurczę, zawsze zapominam, świetny gościu, od psychologii biznesowej, Ellis, Albert Ellis. Ostatnio Dawidowi Dowbuszowi poleciłem, jak byłem w Sheffield i zobacz, i Dawid to jest gochu. Ja mu rzuciłem tytułem, raz. Następny dzień przychodzę do Dawida na kawkę, wypić sobie przed, wiesz, odlotem do Polski, a on mi pokazuje, zobacz, już mam. I to jest właśnie to. My z Dawidem tak się właśnie napędzamy. Albert Ellis, tak. On mówi o czymś takim jak IBs, Irrational Beliefs. Irrational Beliefs. Irrational Belief number one, milionerzy są szczęśliwi. Jestem milionerem, jestem szczęśliwy. Ludzie, jak ktoś chce, naprawdę, kupcie mi bilet, odbierzcie mnie z lotniska, zawiozę was do Swanland, gdzie mieszka gościu, który jest multimilionerem. Usiądziecie sobie, wypijecie z nim kawę. Tak smutnego, kurde, lapsa nie widzieliście w życiu. Jest tak smutny człowiek, on po prostu na nic nie ma czasu, na nic. A teraz jest popularne słowo, tak zwane life balance. Trzeba znaleźć magiczne połączenie. No każdy nie wiadomo. Trzeba znaleźć przede wszystkim siebie, Radek. Wiesz, każdy jest z nas inny. To self-confidence. Znajdź swoje self, dowiedz się, kim jesteś.
to jest kupa roboty. To jest awareness, czyli uważność na samego siebie. To jest w chuj pozytywny egoizm, czyli nie egoizm na zasadzie mam cię w dupie, tylko egoizm na zasadzie jak cię uczy pani, jak wsiadasz do samolotu. Jak wypadną maski, najpierw załóż sobie pod swoim dzieciom, bo jak będziesz chciał założyć najpierw dzieciom, to możesz nikomu nie założyć i wszyscy po prostu pójdziecie no, wąchać kwiatki. Także trzeba mieć tą świadomość. Wiesz, my jesteśmy z dosyć takiego dziwnego narodu, tak uważam, tak sobie myślę, że u nas generalnie jak ktoś ma, to jest cwaniakiem. To u nas trzeba być cwaniakiem. Nie? Dorobił się, jest cwany. Jest cwaniakiem, musiał po jakichś główkach tam skakać do góry. A ja mówię, nie. Jestem przedsiębiorczy. Jestem pomysłowy. Korzystam ze swojej pomysłowości, tak? I staram się coś z nią zrobić. No, a to jest normalne, że... Ale to, co ty teraz mówisz, to doszedłeś do tego po jakimś tam czasie. Wiadomo, że zdobyłeś jakieś doświadczenie po drodze. A jak to jest zaczyna, no to wiadomo, chce zdobyć sukces po próbach. Znaczy, wiesz, Radek, co to znaczy zaczynać? No, jesteś tylko dzisiaj. Co to znaczy zaczynać? Codziennie zaczynasz. Rano wstajesz, to jest codziennie początek, nie? I wiesz, i takie tam, co to za, nie wiem, nie rozumiem tego, porównywanie się, wiesz. Jeżeli czujesz, że jesteś we właściwym miejscu, tu gdzie jesteś, no to nieważne, gdzie jest ktoś inny. Ja mam dużą wdzięczność, jeżeli ktoś jest, nie wiem, znam go, cenię człowieka i ma więcej ode mnie, bo na przykład udało mu się. Ja mam wielką wdzięczność za to, że on to ma i jakoś nie czuję się, że on jest gdzieś wyżej czy niżej ode mnie. Jego droga jest inna, nie jest taka jak moja. Tak samo, wiesz, twoja droga może jest inna, moja jest może inna i wiesz, kurde, tak jak było w testosteronie, te mierzenie fiutków, to tam do niczego nie potrzebne tak naprawdę, nie? Z tego, co wiem, to panie aż tak bardzo na to nie patrzą, nie? Pod koniec się okazuje, że najważniejsza tak naprawdę droga. Mhm. Zgadza się. Opisane w alchemiku. A jakbyś mógł powiedzieć, co tam porabiasz w tej Polsce? Bo coś tam ostatnio chyba utworzyłeś. Tak. Ostatnio otworzyliśmy z Bartoszem Gasem, którego poznaliście w Sheffield. Bardziej to była inicjatywa Bartosza i on jest liderem tego. To się nazywa Messa Polskiego Biznesu. Pierwsze spotkanie będzie 6 czerwca i tam będą panowie od SAS-ów. Oprócz tego będzie mistrz świata tutaj, jeżeli chodzi o inwestowanie lokalne. Facet, który kupił za około 5 milionów 260 hektarów działkę, którą teraz IKEA od nas kupuje za 20 milionów złotych. Nie? Mistrz świata dla mnie, po prostu niesamowity gość. Może też się pojawi rektor Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego Darek Wieczorek, który jest również ekspertem ekonomii Radia Gdańsk. Na pewno będzie Wojtek Kołodziejczak jako główny mówca. Na pewno będzie Bartosz Gaz, który będzie mówił właśnie o ideologii, na czym ma polegać Messa. To jest dużo to, o czym ja wam tu mówię. Czyli na Messie, jak wejdziecie sobie na Facebooku, jak wpiszecie sobie w Facebooku Messa Polskiego Biznesu i tam wpiszecie sobie, tak, 8 czerwca, chyba że coś źle powiedziałem, Rafał, sorry. Jak wpiszecie sobie coś, nie wiem, jakieś wyzwanie biznesowe, jakieś macie wyzwanie, które blokuje was, około biznesowe, nie możecie się dogadać, nie wiem, z rodziną, z żoną i tak dalej. Były takie sytuacje u mentorów w Messie, u mnie, u Bartosza, u Wojtka Kołodziejczaka, u Szymona Niestryjewskiego. Może Radka też mi się uda naciągnąć, jak go tam zdopingujecie, żeby też tam coś edytował. I my tam nie mówimy nikomu, co ma zrobić. My nikomu nie mówimy, jaki jest. My tylko będziemy opowiadać, utożsamiając się z tą sytuacją, co myśmy zrobili w podobnej sytuacji. Może nawet w kilku podobnych sytuacjach, bo może były różne rezultaty w zależności od tego, jak dana sytuacja wyglądała. I teraz to jest wasze zadanie, żeby sobie wyciągnąć z tego te puzzle, które się przydadzą do waszej układanki. Wy sobie po prostu wyciągacie i sobie w waszą układankę
w odpowiednie miejsca umieszczacie. I to jest dla mnie właśnie mentoring taki networkowy, nie? Gdzie tak naprawdę dzielisz się tą energią, tym doświadczeniem, które dostałeś tam wcześniej od kogoś. Bo wiesz, bo ja zauważyłem, że jak się z tym nie dzielę, ja trochę tego tracę. To jest taki instynkt, wiesz, że umiesz się szybko odnaleźć w danej sytuacji i nie zajmuje ci to tak dużo czasu, energii. I w sumie na przykład negocjacje, w których ja w tej chwili stricte zajmuję się negocjowaniem umów, zajmują mi dużo mniej czasu. Czasami ja negocjuję, nie wiem, 15 baniek, 5 minut i jest po sprawie. Kiedyś to były tygodnie. Wiesz, podpisz to, podpisz tamto i tak dalej. Teraz po prostu jak, wiesz, jak taki stary chirurg, który, wiesz, wyjmuje skalpel, wie, aha, dobra, ciach, dobra, załatwione, nie? No to świadczy doświadczenia. Dlatego te spotkania są dobre. Zgadza się. Zresztą dzisiaj, jak nie ktoś to ogląda i chce się wybrać, ja wrzuciłem linki do wydarzenia. To znowu cię Radek tnie. Radku, przepraszam, że ci się wcinam, ale znowu cię tak co drugie słowo usłyszę. Nie wiem. To co byś połączyli z internetem. Nie, wydaje mi się, że to coś z mikrofonem. Może zapisz to pytanie albo coś i tyle. Tak spróbujmy to zadziałać. Ja tu w imieniu Radka przepraszam, bo to oczywiście Facebook go blokuje, bo Radek bardzo ciekawe rzeczy tutaj na Facebooku umieszcza i te lewackie, jak oni tam mają, Zuckerbergi, im się nie podoba, że ludzie się robią coraz bardziej świadomi. Dobra, koniec, bo zaraz odpłynę. Nie, bo nas blokuje. Pozdrawiamy pana Zuckerberga i wszystkich, kurde, kolegów z Gateside. Przeblokują nas. I na tak. Kończy. Sylwia napisała, że słabo w ogóle słychać, ale Sylwia, też u mnie są te trzaski, czy tylko u Radka? Trzeba precyzować, bo nie działa. Jakbyś ja mógł napisać. No jakbyś napisał, to by było chyba ten, bo mi się wydaje, że ten mój mikrofon to jeszcze w miarę tutaj ogarnia, chociaż teraz też nie wiem. Nie, czy Radku, wiesz, nadal słabo cię słyszę. To coś z moim sprzętem. Muszę zreklamować je po prostu. Dostaniesz nowy, w nowym opakowaniu. Dobra. Mam pytanie, wrzucam w komentarzach. W jaki sposób udaje się sobie pozyskać inwestorów? W jaki sposób pozyskuję inwestorów? Może w jaki sposób pozyskiwałem inwestorów? Bo powiem ci szczerze, że dzisiaj to raczej inwestorzy zabiegają, żeby mnie pozyskać, bo widzą, co się dzieje, jeżeli chodzi o że tak powiem, skuteczność tego, co ja wykonuję. Bo gdzieś w tej chwili pozyskuję deweloperów, ponieważ jestem w takiej niekomfortowej sytuacji, że mam martwy pieniądz. Co to jest martwy pieniądz? Martwy pieniądz to jest pieniądz nieoperacyjny. Zwyczajnie zrobiliśmy trochę za duży dochód w zeszłym roku w SAS-ie i teraz nie wiem do końca, co z tym zrobić, bo tutaj nam się w Gdańsku powoli kończą możliwości, tak samo na południu Polski, tam z jedną firmą staramy się wejść w współpracę. Tutaj jedna lokalna firma, która robi z konstrukcji lekkich, ciekawe projekty w Polsce, w Czechach i w Rumunii, się trochę nas przestraszyli, więc tak czekamy, aż zrozumieją, że tu nie ma się czego bać, tylko robić biznes. Więc a w jaki sposób kiedyś pozyskiwałem inwestorów? Powiem szczerze, że to zawsze było jakoś na zasadzie networku, ale nigdy to nie było na zasadzie, że ja biegałem z wizytówką i mówiłem, cześć, nazywam się Piotr Zawalich i szukam inwestorów albo gwarantuję taki i taki zysk. Raczej z tego tytułu nic bym nie miał, bo co, wydaje mi się, że ja
ja straszę trochę ludzi, tak oni mówią niektórzy, że trochę się mnie boją, bo ja mówię, że ryzyko w biznesie zawsze jest 100%. I jeżeli ktoś, wiesz, opowiada o tym, że pójdź do mnie i u mnie zarobisz kupę hajsu, co z tego, że potem się słucha, że nie wiem, jakiś tam pajacyk nazbierał, nie wiem, 700 tysięcy czy 800, to było nazbierał jegomość na crowdfunding w północno-wschodniej Anglii, miał robić jakiś tam wielki, wspaniały projekt, potem się okazało, że ludzie wysyłali komorników za tym człowiekiem, żeby odzyskać swoje pieniądze, nie? Ja bardziej zawsze uświadamiam ludzi, że ryzyko w biznesie zawsze jest 100% i jeżeli nie chcesz tego ryzyka podejmować, to zostań se na etacie, bo w biznesie jest tak, że zawsze wszystko możesz stracić. Natomiast te 100% może mniej ważyć. Co to dla mnie znaczy, że może mniej ważyć? Jeżeli ja jestem świadomy wszystkiego, rozumiem wszystko, mam podpisane odpowiednie kwity, które również rozumiem i otaczam się ludźmi kompetentnymi, których wypróbowałem empirycznie, będąc w jakichś sytuacjach, które wymagały ich interwencji i ich działanie wyszły z pozytywnym dla mnie, w miarę nawet pozytywnym rezultatem, wtedy te 100% waży mniej. Natomiast zawsze, ale to zawsze jest ryzyko w biznesie. To jest normalne, że w biznesie jest ryzyko. To się nie ma co dzielić. Natomiast ja ostatnio rozmawiałem z takim jego gościem, pisał do mnie na Messengerze, oczywiście z fejkowego konta, pisze do mnie na Messengerze, że ma tam 300 tysięcy funtów, to ja mówię do niego, dobra, to piszemy NDA, czyli to jest umowa poufności i mi wysyłasz bank statementy, że masz te 300. To już przestał do mnie pisać. Ale wcześniej, zanim przestał do mnie pisać, to strasznie się upierał, że źle mówię inwestorom, Polakom o tym ryzyku, że oni się potem zrażają do inwestowania. Także ja pozdrawiam tego człowieka, który pewnie jest jednym z tych organizujących te jakieś tam, wiesz, tam questy w stylu z nami tylko zarabiasz, nigdy nie stracisz. A w ogóle podziwiam, że jest aż z taką łajzą życiową, że nie potrafi normalnie oficjalnie napisać ze swojego Facebooka, kim on jest, ale to już jest jego problem. Takie to dla mnie dziadostwo takie typowe. I tak, ja się upieram przy tym, że ryzyko w biznesie jest zawsze, zawsze. Dlatego jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, że chce coś zrobić, ostatnio rozmawiałem z bardzo fajnym chłopakiem Adamem, on mówi, że ma 3 scenariusze, co chce zrobić, tam inwestycja w Polsce Środkowej i powiedział, ja mówię do niego, powiedz mi o tej worst case, co się stanie w najgorszym przypadku, opowiedział mi to w najgorszym przypadku, wyszło tam occupancy to break even, wyszło mu 75% dosyć wysokie, czyli ile on musi mieć szczynszów z tego, co on chce zrobić w roku, żeby, jaki procent musi pozyskać czynszów, żeby nie dokładać do tej inwestycji, nie? I wyszło 75%, czyli to jest w sumie wynik hotelowy, bo hotele tak chodzą 75-80%, to jest bardzo wysoko, nie? Ale mówię do niego, słuchaj, jeżeli to jest twoje worst case scenario, to bardzo ładnie to zrobiłeś. Czyli jesteś świadomy tego, że jest tu ryzyko. I tacy mi się ludzie podobają. Tacy, którzy nie opowiadają mi o górach złota. O, jest właśnie Adam. Pozdrawiam cię, Adamie. To chyba o tym nie mówiłeś. Tak, tak. Właśnie Adamie to mówię. Mówię oczywiście tak bardzo ogólnikowo, nie podaję tutaj żadnych liczb, numerów. W ogóle Adam szuka inwestora, także ktoś z was ma tam chyba wolne ze 110-120, to Adam ma ciekawy projekt. Także weźcie się tam z nim, spiknijcie gdzieś na privie, bo wydaje mi się, że to wszystko ładnie wygląda i jedną rzecz poprosiłem, żeby Adam zrobił odnośnie tego projektu swojego. On wie co. I jeżeli to tam się zepnie, to na pewno ja jestem pewien, że Adamowi wyjdzie ten projekt. To fajnie. Tutaj Syria napisała co nieco. Bez umiejętności marzeń o rozwoju z pozytywnymi ludźmi można wiele zrobić. Bez dużego strachu, bo strach to nie wiedza. No wiadomo, że strach to nie wiedza. Tak.
Natomiast bardzo fajnie napisałeś, Sylwia. Bardzo mi się podoba to, co napisałeś. Pozdrawiam cię. Jeszcze bym dodał do tego strachu. Strach to jest przede wszystkim niewiedza, ale również też są takie rzeczy, że kiedy wychodzę ze swojej strefy komfortu, kiedy mam coś zrobić, co niekoniecznie się w tym czuję tak bezpiecznie, wiesz, schowany za te wszystkie maski, no bo my wszyscy nosimy maski, nie? Ja teraz jestem, kurde, Zawalich inwestor, czy jesteś tam Salak, wielka gwiazda Facebooka, ale potem wchodzimy w kapcie i oglądamy Złotopolskich, bekamy, pierdzimy, pijemy piwo, tak jak każdy Polak, nie? Także to jest normalne, wkładamy te maski. Natomiast są takie sytuacje w życiu, gdzie no trudno jest się nam ukryć za tymi maskami, czego nas tam tak funkcjonujemy, no wiesz. I ja chyba pisałem ci o tym, Radku, niedawno, że właśnie miałem 8 lat i grałem pierwszy w swoim życiu koncert gitarowy. Uczyłem się gitary w szkole imienia Grażyny Bacewicz tutaj w Gdańsku, w Rzeszu. Zrobiłem tam pierwszy stopień i była taka sytuacja, że starałem się najpierw to zagrać dokładnie tak, jak mi powiedziała pani nauczycielka od gitary, trzymając się w ogóle, wiesz, tych wszystkich wyznaczników, które miałam tam nad nutami zapisanymi ołówkiem, gdzie ciszej, gdzie głośniej, gdzie crescendo i tak dalej. I nie wychodziło mi to, jakoś tego nie czułem, wiesz, nie pasowało mi to w ogóle. W połowie się zatrzymałem, coś tam przeklnąłem, ośmiolatek przeklina tutaj na 200 chyba czy 300 osób tam siedziało, dosyć spora ta sala koncertowa. Zacząłem grać to od początku, ale już po swojemu. Zamknąłem oczy i od czasu do czasu tylko patrzyłem, jak te małe paluszki tam biegają po tym gryfie. I ludzie wstali z łzami w oczach i bili brawo i do tej pory się zastanawiam, czy mieli te łzy w oczach ze śmiechu, jak ja tam przekląłem, czy po prostu tak się bardzo wzruszyli tym, jak ja właśnie zrobiłem coś takiego, o czym ci teraz mówię, czyli wyjście z tej strefy komfortu, zrobienie rzeczy po swojemu. Wiesz, ona mnie czegoś nauczyła, napisała mi, jak to powinno być, ale ja stwierdziłem, nie, to nie jest Piotr Zawalich, to jest po prostu coś takiego bardzo twórczego. Natomiast od Zawalicha jeszcze trzeba dodać to, a tutaj to i to zmienić. I okazało się, że moja interpretacja bardzo im się spodobała. No po prostu, jak nie ma strachu, to zawsze to lepiej wychodzi. Strach blokuje. No tak, zgadza się. Jak już ten strach, znaczy jak, dla mnie strach jest trochę też przyjacielem, ta trema, nie? Natomiast jeżeli ja w to nie wchodzę, nie dokręcam ze śruby, bo wiesz, dla mnie świadomy inwestor zawsze się trochę boi, zawsze ma jakieś obawy, natomiast się tym nie nakręca. Jest tego tyle, ile jest. Wiesz, jak wrzucasz kamień do wody, to masz tyle pręgów na tej tafli wody, ile powinno być. Ani jednego mniej, ani jednego więcej. I tak powinien inwestor reagować. Jak ci kancler wrzuca, wiesz, kamyczek do twojego jeziorka czy tam stawiku pod tytułem HMO, to działaj odpowiednio, wykonaj tyle działań, ile powinno być adekwatnie co do wielkości tego kamyka. A jeżeli ty jeszcze tam tą wodę mącisz albo udajesz, że nic się nie stało, tak jak to kiedyś jakiś tam jeden pajacyk mówił, że jak kancler do niego przychodzi, to on zamyka drzwi i każe im tam spieprzać i ich nie wpuszcza. No kurde, to jest... I ludzie to wierzą w ogóle, nie? Siedzi, kurde, sto ileś osób, słucha takiego pajacyka, jak on takie brednie opowiada. To jest, wiesz, masakra dla mnie, nie? No, każdy właśnie. Dobra, problem. Trochę mówiłeś o człowieku. Mogę powiedzieć, że teraz to jest mój pracownik. Może jak kiedyś, jak teraz, jak ktoś się zmienił, to się... Adam, nie, przepraszam, Radek, nie rozumiem cię, wiesz? Przepraszam, ale nic nie kumam. Wysyłam ci na Messengera pytanie. Dzięki. Już sobie patrzę na Messengerku. W jaki sposób dobierać sobie podobnych współpracowników? Dobra. Ja ci powiem tak, że ludzi przede wszystkim wy wszyscy macie wspaniałą umiejętność, ponieważ jesteśmy gatunkiem stadnym, umiemy siebie czytać lepiej niż innych.
Dlatego nie wiem, czy wiecie, ale coś takiego jak terapia grupowa, taka biznesowa, gdzie siedzą po prostu ludzie w kółeczku i każdy każdego siebie ogląda, to jest najlepsze, co możecie sobie zrobić, jak chcecie być w biznesie. Zapisać się na taką terapię grupową, gdzie są inni biznesmeni w kółeczku, plus jedna osoba, która jest ekspertem, i wtedy się dowiedzicie takich rzeczy o sobie, że to jest w ogóle wow. I dzięki temu, powiem ci, Radek, dzięki temu, że ja pozwoliłem sobie na to, pojeździłem w takie miejsca i tam spędziłem chyba 7 tygodni summa summarum, może nawet 10, już nawet nie pamiętam, bo lubię to. Często z taką zą wokół tam wracam do tego, bo teraz to jakoś czasu mi brakuje, ale może kiedyś wrócę też do tego, do tej aktywności. Więc umiemy siebie czytać wspaniale. I jeżeli ja, wiesz, ja czytam ludzi tylko w dwojaki sposób. Tak jak na przykład ciebie teraz czytam. Jestem sobie z tobą w takiej sytuacji, że rozmawiamy, jesteśmy na live. Służy mi ta sytuacja, dobrze się z tym czuję. Nie męczę się, nie patrzę na zegarek, nie zastanawiam się, kiedy to się skończy. Zostaję. Jeżeli sytuacja byłaby toksyczna, na przykład, nie wiem, namawiałbyś mnie na kupno kubka, że do którego jakbym się wysikał, potem mógłbym wypić, bo on by filtrował i by była czysta woda, a jeszcze oprócz tego włosy miałbym piękne, długie i zęby białe i w ogóle, to by dla mnie była sytuacja toksyczna i wtedy bym po prostu sobie poszedł. Nie tłumaczyłbym nic, bo po co? Bo to jest moje. To jest ten mój pozytywny egoizm, czy tak jak mówię czasami, w chuj pozytywny egoizm. Bo po co ja mam komuś tłumaczyć coś? Czy to jest w ogóle moja kompetencja, żeby coś tobie tłumaczyć, czy komuś innemu, albo ty mi? Wiesz, jeżeli ktoś robi błąd i dobrze się z tym czuje, niech go robi. Niech go robi tak długo, aż w końcu nie zrozumie, że robi błąd. I wtedy można z taką osobą, dopiero wtedy można coś robić. Ja miałem jednego studenta na mentoringu, który przez 2-3 lata jeździł po całej Anglii i opowiadał, jaki to zawali ich jest kawał chuja, nie? Bo każe zawsze przyjeżdżać do siebie, bo każe dzwonić o określonej porze, o innej nie odbierze telefonu, bo każe pisać maila w odpowiednim layoutcie, jak napiszesz maila mi chaotycznego, to ja go kasuję i w ogóle zlewam. Wiesz, wszystko, on, ten zawali chce wszystko, żeby było pod jego. No i jak ten gościu do mnie przyjechał po 2 latach prowadzenia biznesu, który ten biznes też był w totalnym chaosie, w tym biznesie był totalny chaos i w życiu tego człowieka był totalny chaos, on przyjechał do mnie, mówi: ratuj. No i uratowałem tego człowieka i on się potem mnie spytał: dlaczego ty mi tak kazałeś trzymać się tego porządku? A ja mówię do niego: chłopie, bo ty jesteś chaotyczny, to jest twój największy problem. Jak się nauczysz rutyny, pracy zgodnie z rutyną, to nic ci nie będzie więcej potrzebne. I o to mi zawsze chodziło, kiedy cię prosiłem o te e-maile w odpowiednim layoutcie, o dzwonienie o tej porze, na którą się umawialiśmy, i robienie rzeczy w odpowiedni sposób. Dlatego potrzebne, że tobie jest to do czegoś potrzebne już wtedy, już 3 lata wcześniej. No, na wszystko trzeba czas. No oczywiście. A co wpływa na to, że ludzie tobie ufają? Jak podchodzisz do tego? Kiedy ludzie mi nie ufają, czy kiedy nie ufają? Ufają. Znaczy wiesz co, to jest takie bardzo szerokie pytanie. Dla mnie trochę takie, wiesz, bo kiedy, nie wiem, ja bym ci powiedział: Radek, uwierz mi, jak pójdziemy na ten koncert, to tam jest fajna muza, bo jestem muzykiem, znam się trochę na muzie, no to wtedy, no to ile to od ciebie wymaga, jakiej decyzji, jak wielkiej. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do mnie i chce zainwestować ogromne pieniądze, to ja proszę taką osobę, żeby sobie najpierw obejrzała kanał YouTube Zawali Holdings, gdzie są moje wystąpienia. Proszę, żeby sobie porozmawiała z osobami, które wcześniej ze mną coś robiły. Oczywiście ja ustalam z tymi osobami, które wcześniej coś ze mną robiły, że nie będzie z tym problemu, żeby ktoś mógł sobie takie referencje wziąć na mój temat. I dopiero wtedy proszę również tą osobę,
żeby skonsultowała tą swoją decyzję z najbliższymi. Wielu miałem inwestorów, którzy chcieli robić coś na przykład za plecami żon. Ja im wtedy mówiłem, słuchaj, dlaczego? A, bo ona się nigdy na to nie zgodzi. No to jeżeli się ona na to nigdy nie zgodzi, no to co z tego? Powiedz jej o tym, niech ona o tym wie i tak ty podejmujesz decyzję. Tak? Ale niech ona będzie świadoma tego, że ty tą decyzję podjąłeś. Bo jeżeli ktoś mi mówi, podjęliśmy decyzję, ty, komuna, komunizm, podjęliśmy z żoną dzisiaj decyzję, że zainwestujemy. Kurwa, jaka bzdura. Ty podejmujesz decyzję. Ty jako biznesmen podejmujesz decyzję, albo twoja żona podejmuje decyzję swoją jako biznesmenka, ale nie ma decyzji wspólnych, nie ma czegoś takiego. Decyzję zawsze podejmuje jednostka. Tak samo, wiesz, kto najlepiej rozumie to? Ktoś, kto kiedyś był dyrektorem zarządzającym spółki, która popadła w jakieś tarapaty. Ja miałem tą nieprzyjemność bycia dyrektorem zarządzającym spółki, która popadła w tarapaty z wielu przyczyn, no ale jako, że ja byłem dyrektorem zarządzającym, no to ja musiałem brać za to odpowiedzialność. I teraz, jeżeli ja bym poszedł do sądu i powiedział, ale to myśmy wspólnie podjęli tę decyzję, to wiesz, co by mi sędzia czy sędzina powiedział? Ty weź, chłopie, się ogarnij, dorośnij i takich bredni mi tu nie gadaj. Bo nie ma czegoś takiego jak decyzja wspólna. No, to też takie szczegóły malutkie. A co byś polecił Polakowi, okej, to chcą otworzyć swój biznes i nie ma znaczenia, jaki to jest rodzaj? Co bym polecał, to jest przede wszystkim szukać takich miejsc jak Messa Polskiego Biznesu, gdzie możecie uczciwie, otwarcie rozmawiać o swoich problemach, zadawać pytania, gdzie nikt was nie wyśmieje. Ja tego będę bardzo pilnował i nie będzie żadnych tam mądrzeń, zrób to czy tamto, tak jak jest to na niektórych tych takich forach, gdzie są jacyś tam wielcy guru, którzy zawsze mają odpowiedź w 5 sekund na twoje pytanie, w ogóle się nie zastanowią. Natomiast odpowiedź, jaką dostaniecie u nas na Messie, będzie przede wszystkim taka, jak powiedziałem wcześniej, czyli robiłem to i to w ten i ten sposób. Lubię, jak ktoś z tego fejkowego konta coś do mnie pisze, nie? No pozdrawiam cię. Zawsze to przytrafi. Tak, no to wiesz. To nawet nie chce mi się schodzić na ten poziom tam gdzieś nisko, wiesz, tam gdzie chodzą te robaczki i tak dalej. Niech to się tam dalej dzieje. Ekosystem musi być. Powiedz, jak tam pójdzie do Polski? Czy warto wracać? Ostatnie pytanie. Wiesz co, to chyba nawet nie chodzi o to, czy warto, czy nie warto. Ja nie będę reklamował Polski na zasadzie że przyjeżdżcie tu, to będziecie mieli lepiej, czy coś takiego. Ja podjąłem tą decyzję przede wszystkim biorąc pod uwagę jakieś swoje sytuacje prywatne, o których tu nie będę opowiadał, bo to są moje prywatne sprawy. I tak jak zawsze każdą decyzję podejmuję, siadam sobie z kartką papieru i piszę sobie za i przeciw. No wyszło mi raczej więcej, dużo więcej za tym, aby wrócić, niż żeby dalej siedzieć tam. I ja nie mówię, że w Anglii mi się źle żyło, bo mi się żyło dobrze w Anglii. I Anglia ma swój urok. Natomiast jest to też, myślę sobie, zmiana zupełnie takiego swojego otoczenia, gdzie ja przecież od roku 2000 byłem w Anglii, więc ja tak naprawdę więcej życia spędziłem w Anglii jak w Polsce. I w Polsce nigdy nie pracowałem tak naprawdę na etacie. I w Polsce jakoś nie znałem w ogóle zasad tutaj tego rynku pracy i tak dalej. Jest to dosyć ciekawe, powiem, zejście tych kilka szczebli niżej i spróbowanie jak gdyby z tego pułapu zadziałać. Okazuje się, że to doświadczenie, które masz, jeżeli je oczywiście umiesz wykorzystać,
owocuje tym, że bardzo szybko udało mi się tutaj na miejscu odnaleźć. Super. A czy statystyki mówią, że jak połowa wróci do Polski. Więc jesteś jeden z pierwszych. Nie wracajcie, siedźcie tam w tej Anglii. Wysyłajcie mi cebulę i ziemniaki. Sylwia pisze. Znaczy, super. Tam wiesz, tam. Sylwia, tam ja uważam, że nie ma co, że tak powiem, reagować, bo na pewnego rodzaju dolegliwości jeszcze nie wynaleziono leku, nie? Niestety. Jedną nie, nie będziemy właśnie, nawet. Jedną z nich jest na przykład debilizm. No, nie ma na debilizm leku. Dobra, super. Dziękuję, że panowie się podzieli z tymi doświadczeniami. Parę osób nas tam obejrzało. Mhm. Miejmy nadzieję, że ktoś z tego skorzysta. Jak ktoś chce więcej, to warto udać się do miejsca. Linki są w komentarzach. No, rozmawiamy już godzinę, bo starszy ludzie chcieli obejrzeć. Radek, nadal cię strasznie tnie, wiesz, stary, także myślę sobie, że ja tylko przypomnę dla tych osób, które chciałyby tą godzinę mentoringu, tak, tak, Misiu, Pysiu, jeżeli chciałby ktoś z was właśnie skorzystać z tej godziny ze mną, tutaj mieliśmy zrobić konkurs. Natomiast myślę sobie, że zróbmy to tak, jeżeli Radek się na to zgodzisz oczywiście, żeby, o super, osoby, które są dzisiaj albo obejrzą sobie tego live'a, żeby zalajkowały Messę Polskiego Biznesu, tam napisały komentarz Radek Salak jest super i z tych osób, które napiszą ten komentarz Radek Salak jest super, wylosujemy osobę, która dostanie ten, wspólnie z Radkiem, wybierzemy osobę, która dostanie tą godzinę darmowego mentoringu. Oprócz tego, jeżeli wejdziecie na Messę Polskiego Biznesu lub jeżeli już tam jesteście, teraz będzie właśnie pod nagraniem tego live'a dostępny kupon, znaczy kod rabatowy 10% na to pierwsze spotkanie Messy Polskiego Biznesu, gdzie również zapraszam tutaj serdecznie. Tak jak powiedziałem, będą osoby od prywatnych funduszy emerytalnych, od optymalizacji podatkowych, od zabezpieczeń majątkowych. Będą tutaj lokalni gdańszczanie, inwestorzy, będą osoby z Warszawy, z południa Polski. Również będzie grupa dosyć mocna z Manchesteru inwestorów. Więc polecam serdecznie, jeżeli ktoś chciałby z tego skorzystać, to zapraszam. To super, że Sylwia też się cieszy. To ja dziękuję za uwagę, dziękuję za zaproszenie, że skorzystałeś i żegnam. Dzięki. Cześć.